Ja mam, że jakoś tak mniej tych zwierząt. Jest tam sarna. No może to dobrze, bo tak wcześniej to jakoś za dużo było. Gdzieś tam, jak się biegło przez jakiś las, to tych saren i jeleni to było od groma. Zarządzaniu przy tawernie? No nie, no jest tylko karczmarz, żeby dodać karczmarza. Tawerna. Karczmarz, podatek. Robotnicze do gotowania. Posiada również stanowisko do gotowania i mały stołek. No to już wiem. Chyba tyle. Ciekawe, czy można, jak NPC tak razem mieszkają, czy dziecko będą mieli. Ej. Mimo, że mi się oczy zaczynają zamykać. Oj, chyba dzisiaj długo nie posiedzimy. Tak mi się wydaje. Już mnie zmęczenie łapie. Dobra. Chodź tu, Matylda. Mam robotę dla ciebie. Tam gdzieś się kręci. Już baba. Bułkak się zepsuł. Mogę to naprawić, ale brakuje mi materiałów. Czego ci potrzeba? Skóra. Kurde, czy ja mam ze skórą? Upoluj jeleń dzik 2, zbierz skórę. Naprawdę oni mi każą konkretnie polować? Ja już mam upolowane. Że będzie mieć odpowiedni przedmiot, to będzie tworzyć jedzenie. No właśnie, też mnie to ciekawi. Jakby to wyglądało, to gotowanie. No to fajnie. Ej, bo mi się już tak trochę gardło pada. Nie wiem czemu. Bo jest wina godziny, czy co? Jak tak, to trzeba będzie kończyć, bo kurde. Nie wiem, czy ktoś pamięta ostatnio, jak padło mi gardło na streamie. Masakra. Z półtora tygodnia nie mogłem mówić. Kurde, nie chcę daleko odchodzić. Świetnie. Ale powiem wam, że pograłem tego serius sama jeszcze. Chętnie. Już za późno niestety. W niedzielę sobie coś pogramy. Dobra. Ale kurde, headzik ładny. Trzeba przyznać. Gdzie uciekasz? Nikt się nie przestraszył. Dobra. Wracamy. To właśnie ciekawe, gdzie szukać tej kopalni całej.
Trzeba tam po górach chyba trochę więcej pochodzić. Z jednej chyba i z drugiej strony też są góry jakieś, czy nie? No, takie małe, a może tu gdzieś? Starość? No. Trochę tak. O właśnie, bo tutaj jest na przykład coś takiego, że któraś babka mówiła mi, że tam jestem za młody. No teraz mam 19 lat. Ciekawe, czy jak poczekałbym kilka lat, wtedy by oświadczyny przyjęła, nie? Można się tam starać o nią. Ja nie śpię. Ale mógłbym spać. Zadanie wykonane, droga pani. Dobra, lubię pomagać. Bukak należy do Alwina, rolnika. Trochę o nim usłyszałem. Ciekawe, gdzie słyszała o rolniku, który cały dzień siedzi na polu. A, córka wspominała, Kinga. Że jest nim zauroczona, o proszę. O, lepiej, żeby była zainteresowana kimś bardziej jak ty. Jesteś bardzo zaradny. Dziękuję ci. Że bardzo, bo kłak jest jak nowy. Kingę znajdziesz w pobliżu gospodarstwa. Ona opiekuje się owcami. Ale zachowuj się, tak zrobię. Gdzie jest Kinga? Opiekuje się owcami. Jest tutaj. Owcami? A, są też owce. Pokaż no się. Możesz się przesunąć? Dobra. Przesunęła, nie? Znaczy ja rano wstaję, codziennie o 6 wstaję. Wyobraźcie sobie, że przez cały tydzień wstaję o 6. Teraz nagle siedzę do drugiej, a jutro wstaję o 7. Jest sobota, pośpię sobie dłużej, jej! Godziny. Niestety. Max do 8, ale wątpię, żeby się udało. Ale powiem wam, że po tym wojsku, tam o 22 już byłem wykończony i szedłem spać. O 22, jak wróciłem, mi się o 22 już zachciewało spać normalnie. Nie, nie mogę. Ja przyzwyczaiłem. Wróciłem i zrobiłem, o co mi prosiłeś, proszę bardzo. Dziękuję. Mam trochę nasion cebuli. Zobaczymy, szpaczka nie miała skóry do naprawy bukłaka, więc musiałem upolować dzikie zwierzę. Samy polować to niesamowite, kobiety muszą cię uwielbiać, no pewnie. Wygląda na to, że zwróciłeś uwagę jednej pasterki, wiesz? Co masz na myśli? Mówiąc o córce szwaczki, nieźle ci idzie. Najpierw Dobromira, teraz ona? Oj, przestań, wątpię w to, jestem tylko rolnikiem. Jest nam Dobromira dziecka, wyrastaliśmy razem. Nie sądzisz, że wiedziałbym, gdyby coś się działo? Prawdopodobnie masz rację, w końcu masz bardzo bystry umysł. Dokładnie. Mnie pyta o polowanie, zazdroszczę ci, ojciec nauczył mnie tylko pracy w polu. Ale teraz też nie jesteś kowalem swojego losu, ale to było już. Do następnego razu. Poczekaj na następny dzień. Historia Alwina. Serio? Tego dnia. No dobra. I może on poszedł do tamtej babeczki? Musiałbym nazbierać patyków. Wstaję, bo na 7 do roboty. No dobra, no ale jak tak siedzisz późno, to jutro to raczej sobie pośpisz, nie? Pewnie do 10 przynajmniej. To nie mam tak dobrze. Co tutaj się dzieje? Co za bunt? Nic, tak randomowo sobie tutaj stanęli. Czy mógłbym do ciebie zagadać, moja droga pani? Ej, to nie jest ta. Jakieś dziecko. Pomyliłem swoją żonę z dzieckiem. Znaczy nie żonę jeszcze. Będzie to tylko koleżanka. O. Z reguły mówi, nie? No. Bieraj to. Gałęzie. Gałęzie.
Gałęzie. Gałęź. Ten gałęź. Jakby ja się w ogóle muszę napić. Tam się budzę jakoś max 8 i spać już nie mogę. Pewno. No nie mogę, no. Nie mogę, no po prostu przesypię. Czy to może nie aż tak, ale... Nie chcę wam tu ziewać tak bardzo. Ile jest do spania? Trzy godziny jeszcze. Już to kupa czasu. I będzie weselicho. Jest tutaj. Szkoda, że nie można już zagadać do niej. Tylko trzeba czekać na kolejny dzień, aż to zresetowało wszystko. No, reputacja dynastii mi spadła. Dobra, ale chciałem sprawdzić, co ona tam ma. Czy da radę... wziąć sobie, zobaczyć, co tam powinno być, nie? Ale to nie zadziałało. Głupie w ogóle, że nic nie zrobili, tylko reputacja dynastii. Dobra, twoje zdrowie diabeł w takim razie. Bierzemy każde, co ma i pijemy. Głupie. No ale nie mogę dać spaść tej reputacji dynastii, bo przecież jeszcze nas czeka cały czas wbijanie. 1000, dopiero 900, chyba 60 teraz mam, nie? Po jakimś tam questie zaliczyło. Można by było tutaj więcej tych questów porobić. W ogóle powinienem zrobić tak, że się położę spać i ustawić dźwięki na donaty, że mogą ludzie odpalać. I tyle. 594 mam w ogóle reputację dynastii. Ej, to już prawie. Jednak coś tam się wbijało po tych questach. Też było, że gościu chyba położył się spać na streamie i go widzowie chcieli obudzić chyba tam z 2000 dolarów mu w końcu wysłali. Tak w sumie. Siedem masz? No to nieźle. Zarządzanie. No nie ma nic lepszego w nastroju. Czemu drewna jest tak mało? Zapotrzebowanie. A, to oni tak mało zużywają po prostu. Ale dlatego, że jest lato. Zużywają mniej. Nadejdzie zima, to będą dużo zużywać pewnie tego drewna. O, ładno, coś mi wpadło do oka, no nie mogę. Pokaż mi swoje towary. Nie no, czekamy jeszcze. Idziemy się kimnąć i spróbujemy. Ślub. Handlu się nie wbija, dominacja. Coś tam się wbija od handlu. Ale dominacja jest potrzebna? Oni mają 55, bo mają karczmę. Może. Może dlatego. No i nie znajdę teraz tego ogniska. No naprawdę. Ja pierdzielę. Jak kupię. Wiecie, tutaj gdzieś powinno być. Tutaj stawiałem. A, bo tu są dwie ścieżki, ej. Przy tej ścieżce. A po co mi dominacja w ogóle? To chyba nie jest potrzebne zbytnio. Dynastia jest potrzebna, nie dominacja. Jakby co.
Widzisz, że da radę to zepsuć? A młotkiem? Nie da rady. Pozbieramy jeszcze trochę na sprzedaż. Też jest potrzebne. Wydaje, bo tawarna to jako rozrywka pewnie, jak tam trunki dostarczysz, coś to pewnie więcej będzie, ale pytanie, czy można jakieś trunki dostarczać, chociaż później jest jakaś tam destylownia, nie? Coś takiego. Empatyk. Tutaj do ogniska. Mogę się kiwnąć. Pozwólcie mi spać, nawet w grze mnie dadzą spać. Co za bida. Wykrzykniki i zadanka, żeby wziąć sobie jakieś. Później będziemy brali. A to też chyba już nie dzisiaj. Idę spać, niestety. Potem zrobiłem tylko, spróbuję tą babeczkę nakłonić do nas, żeby się wprowadziła i zobaczymy, co będzie można robić z nią. Może trzeba czekać, aż dojdzie do domu. Wtedy dopiero można coś z nim robić. Co będzie można z nią robić? Nie wiem. Można z nią spać pewnie. W łóżku. Znaczy, no nawet nie wiadomo, czy ona się kładzie, bo nie ma animacji tutaj takiej. Ona się kładzie do łóżka. No nie chcę, żebym z Alwinem poszedł porozmawiać. Walić tego Alwina. Mam tutaj ważniejsze sprawy. Ona nie, to nie ona. Też nie ona. Tu jest. Dzień dobry. Nie chcę więcej czasu bez ciebie. Wyjdź za mnie. Tak, tak, wyjdę za ciebie. Uczyniłeś mnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dziedzic. Dziedzic zapewni przetrwanie twojej dynastii. Aby go mieć, musisz najpierw znaleźć żonę. Mam już. A następnie porozmawiać z nią, że jesteś gotowy na dziecko. 3 sezony później rodzi się spadkobierca. Co? Dziecko się 3 lata nosi ciążę? Wykonuje się nim matka przez pierwsze 2 lata, co oznacza, że nie może wykonywać wtedy żadnej innej pracy. Spadkobiercą można sterować, gdy jest młodszy. Przycisk V na klawiaturze. Mano ograniczoną aktywność. Czy chodzi o to, że wiosna, lato, jesień i się urodzi, tak? O to chodzi, co? Trzy sezony. Dobra, ej, żono, ale ty się wprowadzisz tam do mnie. Mam dla ciebie robotę. Pomóż mi czymś pomóc, ukochana? Możesz uleczyć moje rany? Powiem czymś innym. Ej, dobra. Robotę bym dał, co? Gryda.
Ty, ona jest najstarsza w ogóle tutaj. Co ja se za milfa tutaj wziąłem? Co jest? Milfa mamy normalnie. Miejsce pracy. Gdzieś pracować? Magazynie z jedzeniem. Jako magazynier i zobaczymy, co będzie robić, co? Jako magazynier. Czy ona przeniesie to żarcie tam, czy nie? Nie lata? Nie, no by napisali chyba lata, jakby było tak. Raczej 3 sezony to w miarę pasuje. 3 sezony to dużo. Wystarczająco, żeby zepsuć na przykład serial taki jak Gra o Tron. Nawet mniej wystarczy. I co? I mamy żonę i tyle. Czyli co? Ale nie mogę jej powiedzieć, że jestem gotowy na dziecko. Ile? Nieważne. Ona obrazi jeszcze. Dobra. To co? Ej, ale pokazuje nam ją na tym, na mapie. Ty tam za dzieci masz? U mnie to najmłodszy człowiek ma 24 lata. No nie wiem, no. Tak się dobrali. Dobra, ja sobie zapisuję tutaj. Teraz chyba jest dobrze, tak? Zobaczmy, pokazuje mi zadanie tutaj jakieś. Aha, bo ja szedłem w ogóle właśnie chyba do niego porozmawiać z nim. No to chodźmy. Tego sterowania za bardzo nie pamiętam. No, to jest to, co swoje miasteczko się buduje. Dobra, na pewno się nie widzieliśmy, Alvin, co u ciebie? Wyglądasz na smutnego. Nasiono cebuli. Ty, co? No dawaj, powiedz mi. Moja motyka jest zepsuta. Nie śmiej się, jest dla mnie ważna. Rzemieślnika z wioski po drugiej stronie rzeki, na północ stąd. Serio? Ja ci mogę sam zrobić motykę. Czego nie odebrałem, ponieważ miałem dobra praca. Pewnie chętnie ci pomogę. Nie masz, ja będę tu wkrótce z twoją kochaną motyką. Serio? Kurde, sam bym to zrobił. Co za typ. Za free... Naprawdę? To było za free na Epiku? Kiedy? Ej, no to ten. To oddajcie mi moje pieniądze. Ja mam to kupione. Ciekawe, co tam w paczach dali nowego. Co? Aha, ja mam 500 monet. A, o, 150 mam dostarczyć. On mi dał te monety chyba, nie? Żółte to było lato chyba. Ej, to ja tej cebuli to może jeszcze zasieję, bo... Dali. Powiem tak, nie wiem czemu, ale widzicie na górze mapy ten znacznik? To jest nasza żona. Świeżo upieczona, szczerze mówiąc. Ale tak się zastanawiam, dlaczego to wygląda jak duch. Mask of Life, wielkie dzięki za subika, ej, pierwszy subik na kanale, dzięki wielkie, mam nadzieję, że będzie ci się dalej podobać. Żółwik dla ciebie oczywiście. Ja jestem tak zaskoczony, bo akurat na czacie nie widziałem. Dawno, bo chyba kiedyś byłeś, albo pomyliłem cię z innym maskowym, albo z podobnym nickiem. Moneta. Witaj, Alvin wysłał mnie, by odebrać motykę. Wiecie, czy coś mi się stało? Nie, jest bardzo zajęty. A co? Tak, pomagam mu. Widzę, jak bardzo się ogranicza. Jest jeszcze młody i stać go znacznie więcej. Tylko praca w polu, więc nie tylko ja to widzę. Jesteś jego przyjacielem, to może mu jakoś do niego dotrzesz. Dam sobie wszystko. Ile za jego motykę? Dla Alvina będzie 120 monet. Ej, dostałem trochę, dziękuję. Wracam do niego. Czekaj, jeszcze jedna rzecz. Jeden myśliwy szuka kupców na swoje łuki. Czy jesteś zainteresowany? Obecnie nie. Nie no, ja mam łuk już. Przesady.
Zastanawiamy się. Powiem tak. Ta akcja tu z Alvinem to chyba jedna z najlepszych, z najlepszych zadań, jakie są tutaj zrobione. Znaczy, nie o to chodzi. Chodzi o to, jak bardzo to jest rozbudowane, bo wszystkie inne zadania jakoś tak szybko się kończą. Po prostu. No bo to wiadomo, to jest rozdziały, to trzeba tam zdobywać punkty i tak dalej. W Łódź tego u niego sto jeszcze tam czasami coś tam więcej się dzieje. Ale z Alvinem chyba najwięcej, a najlepsze jest to, że ja to zadanie chyba tak po prostu sobie wzięliśmy. No to jest poboczne zadanie, nie? A nie, bo poboczne to jeszcze inne są. Ciekawe, że to bardziej do pobocznych się zaliczę. Z Roktem graliśmy parę razy razem. Mówiłem, może pamiętasz? Pamiętam, Żuwik. Oczywiście, że pamiętam. Który tam jest. I dobrze, miałem rację. Tak mi się kojarzył, Nick, ale nie byłem pewny. W takim razie witam cię ponownie. A coś tam jeszcze streamujesz? Dawno właśnie nie byłem też u ciebie. Nie widziałem przynajmniej. Wróciłem, oto twoja motyka. Dzięki. Starczyło ci monet? Tak, sprzedał mi go nawet taniej. Masz tam kasę. Oto bardzo miłe z jego strony. Zatrzymaj resztę, pomogłeś mi więcej niż raz. Zasługujesz na to, przyjacielu. Rozmawiałeś może trochę z Faliborem, co u niego słychać? Porozmawialiśmy trochę. Wspomniał, że jakiś chłopca, którego znasz, szuka kupców na swoje łuki. Naprawdę? Zainteresowany? Nie wiem, nigdy nawet nie strzelałem z łuku. Myślę, że nie byłbym w tym dobry. Chyba nie zaszkodzi spróbować, co? Masz zupełnie inne podejście do życia niż ja. Możesz mieć rację, muszę sobie to wszystko przemyśleć. W porządku, zostawię cię w takim razie samego z twoimi myślami. Do zobaczenia z tym razem. Okej, czyli co, mamy po prostu poczekać do następnego sezonu. No. Czekamy na następny sezon. Medieval Dynasty. Medieval. Za przyzwyczajenie z dzieciństwa, jak nazywałem gierki Medieval. Medieval. Teraz idziemy do naszej żony. Do naszej. Jezu, jak to brzmi. Do mojej żony. W grze. Dziwne. Dziwnie to brzmi. Co to jest to czerwone? Nie można tego zabrać. Czekajcie, czy ja mógłbym jeszcze ten cały mak. Ja gadam. Bóle zasieć. Już dogotowane jest, co tutaj powiem. Można je sadzić wiosną i zbierać latem. Nie, to ja teraz... Bo teraz jest już lato, to ja... Ej, ona jeszcze nawet nie doszła do domu. Dajcie robotę. Już czymś pomóc, ukochana? Myślę, że jesteśmy gotowi na dziecko. Ja też tak czuję. Co, już? Okej. Okay. Podejrzewam, że ona teraz jest w ciąży i nagle się dziecko pojawi. Dobra mechanika. Od roku nie, odkąd się przeprowadziłem. Problemy zawodowo-rodzinne, zdrowotne, może prostuję wszystko, to wrócę. No to powodzenia tam w takim razie. Zdrowia. Przede wszystkim. Ja na razie się jakoś jeszcze trzymam przez te lata. Okej, spoko. To na razie. Dzięki w takim razie za odwiedziny. Będą cebulę zobaczyć. To już zbierać można, czy nie? Cebula, zbierz. Okej. Okay. Ile dostaję? 7 cebuli. Ale nasion dużo jest tego, nie? To się jednorazowo kupuje tak naprawdę. Tyle nasion z tego wypada, że hej. Ale będzie żarła. Czekajcie, kogo wzięliśmy w ogóle do tego? Do... Karczmarz Lamberta, to żonkę wzięliśmy na karczmarkę. Ty, bo mnie przeciążyło trochę ta cebula. Ja tej cebuli mam. Gdzie jest cebula? Tutaj. Co? 95 sztuk?
Ej, bez kitu. A nasiona cebuli? Nie, dobra, są takie lekkie, że w sumie. Nie, dobra, niech leżą tutaj tak. W następnych latach chyba dopiero. To warto jest coś zasiać nowego w takim razie. Chyba. Nie, czekaj, kto to jest? To nie jest żona. Ingryda to jest żona chyba. Zapomniałem, jak się nazywa. To fajnie. Zróbmy sobie trochę mięsa. I z tą cebulą byśmy zrobili trochę mięsa. Jestem ciekawy, ile będzie odnawiać. Teraz pójdziemy po trochę tej cebuli. Kocioł. Czone mięso i cebula. No właśnie, i co? Coś wyprodukowała? 7 mięsa. Tylko pytanie, czy to mięso tu było, czy ona... No? Nie wiem. Ja to mięso tu włożyłem chyba? Teraz już nie pamiętam. Jak to robiliśmy. Weźmy sobie ile tej cebuli? Powiedz, ile starczy. Pięć. Mięso z sosem. Ty, ale długo. Powinno być, że ta babka właśnie co tu siedzi, to piecze. Po co to jest? Z czasu będziemy tak siedzieć i piec. Te rzeczy to chyba poza streamem trzeba odpalić. Nie chcę, posmażam troszkę. I tyle. A jeszcze przetestujemy jedną rzecz, co? Upiekę mięsa. Tutaj. I wsadzę z cebulą. Zobaczymy, czy ona to upiecze. Nie ta, co na Epiku? Nie, nie. No to co? A co było na Epiku? A, bo to było Kingdom chyba tam dali, tak? Na Epiku. Kingdom Deliverance, czy jakoś tam Kingdom Come Deliverance. Tak, tak, to podobna gierka w sumie wyglądem, to fakt, ale Medieval jest nasz polski. Nasza polska gierka, nie? O ile dobrze pamiętam. Na mięso. Na mięso chciałem, dobra, damy dwa. I zobaczymy, czy ona to upiecze. Aby się wziąć za roboty. Ona z młotkiem siedzi. Po co ci młotek, jak jesteś... Dziwne. Zobaczmy, ile to mięso z sosem? 25 daje, ej. Bardzo się opłaca. Problem jest taki, że mi się ta cebula zepsuje pewnie szybko. Dobra. To co robimy? Mogę wybudować... Nie mogę nic wybudować. Nowego. Domek bym sobie zrobił ten średni może. Chyba nie mam tego nigdzie. I rozkazać? Nie, nie. Ja ją już dałem jako, żeby pracowała tutaj. Ale nie mam nic do tego, żeby ona... działa. Mam dla ciebie robotę. No można jej tylko zmienić robotę. Zobaczmy. No nie, no nic. Nic tu się nie zmienia. Tylko, że to potrzebne jest jako kucharz wtedy po prostu. Urządzanie. Bazynier. Karczmasz. Okej. Tawerna. Gdzie tawerna? Nie ma. Mogę zmienić tylko po prostu. Wiem, że tam jakieś te są. Czekajcie, i ta Ingryda cała, czy co? Gdzieś na magazynie pracuje. Ona przyszła już w ogóle, czy nie? Jeszcze? Nie wiem, co tutaj odwala już w tej wiosce. Dobra, miecha na szczęście mamy. To co, to trzeba inwestować teraz w... Gdzie to jest?
nie, to nie, to nie, to. Urnik trzeba by było zrobić, tylko że... Przynajmniej rozwijanie rolnictwa. Jest taki, że... Tego tak szybko nie rozwinę. Dobra. Pole ogarnięte. Moglibyśmy iść teraz kupić, zobaczyć, co się sieje w lato. Chyba jednak nic nie zasiejemy. Wiecie, bo tam nie wiem, czy to zboża nie będą. Chciałbym, żeby ta przyszła, byśmy zobaczyli, co ona robi, gdzie ona poszła. Nie pokazuje i tego ducha jej. No ma... A jest. Ej. No idzie jeszcze. Dobra. To niech jeszcze idzie. Problem jest taki, że ja nie bardzo mam pomysł teraz, co robić, mówiąc tutaj. Bo my to już większej rzeczy mamy, tylko żeby wbić ten kurnik. Troszkę potrwa. To jest grinding po prostu. Masakra. To taki trochę przesadzony. A, ej, nie przecisnę się przez budynki tutaj. Ale bym zbudował ten dom jeszcze. Chętnie sobie spróbował. Prosty dom, zobaczyć, jak wygląda. Potrzebuję 8 kłód do tego. Pytanie, czy to mnie nie przeciąży? No raczej nie przeciąży. Ile 8 kłód waży? 20. Dobra. Powoli tam dojdziemy chyba, nie? Pusty dom. Ja go chyba miałem zaplanowanego wcześniej i chyba go zburzyłem. Ale trudno. Jak ta chatka będzie wyglądać? Gra jest jeszcze w Early Accessie chyba, z tego co pamiętam, więc też możliwe jest, że trzeba czekać po prostu, aż to dodadzą. Nie warto jest co robić tutaj. Oj. Czekajmy, aż ta wróci i zobaczymy. Ale jako magazynier to ona chyba też nie ma co robić. Bo to bez sensu, jeżeli mnie latał teraz po wioskach i robił zadania. Mało mi to potrzebne teraz, tak mi się wydaje przynajmniej. Temat technologii nie został odblokowany. A to mogę już? Ej. Czekajcie, technologia. Tutaj chyba będzie. Tu. Ta rybacka. Mogę? Kup. Za mało technologii. To nie mogę jeszcze. Tylko co? Ja muszę polować. Albo używać sidła, tak? Tawerna. Ale będę miał kuźnię zaraz. Okej. Okay. Dobra. Czekajcie, jeszcze coś. A, bo to jest budynki, czyli w rzemiosło coś pójść. My mogli robić metalowe siekierki. O, kosę byśmy mogli sobie zrobić sami. Ej, nice. Później to potrzebna będzie.
Cześć, kapitan. Witam, hej. Nie wiem, co w tej grze. Ej, powiem wam, że teraz jak do tej gry wróciłem po takim czasie, to nie bardzo wiem, co tutaj można robić. Możemy dalej się po prostu bawić w te budynki. Ale żeby wygrindować to, to tutaj będzie długo. Domek myśliwski na drugi poziom grudowy, chatka rybacka. Chatki rybackiej to już nie jest tak długo. Trzeba było szukać to. Skały, sól i wapno. Czyli musimy to szukać. Gdzieś. Gdzieś tam. Ten w górach daleko. No właśnie, kopalnia teraz do roboty jest. Tutaj. Może pójdziemy faktycznie tam się rozejrzeć. Trochę. Co tam jest? Czy da radę postawić jakąś kopalnię? Tu chyba jedyne jest to, że trzeba po prostu te zadania robić w kółko. Cały czas, a tak to za bardzo nie ma co tutaj budować tego miasta. Powiem, że fajnie by było, no to w sumie rozmawialiśmy już o tym, że to po prostu fajnie by było, jakby się budowało jak pod twierdzę, jak w twierdzy się buduje zamki. Jakby się tutaj podobnie budowało te miasta, to by było super. I trzeba było rekrutować ludzi. Daje na koniec coś tam się kręcą, te rzeczy się w ogóle pojawiają w magazynach, tak w skrzynkach. A myślę, że to jest wszystko jeszcze do dopracowania. Że kiedyś będzie tak zrobione właśnie, że będzie normalnie widać towar, że leży gdzieś. Próbuję przy tamtych górach poszukać trochę jakichś tych na kopalnie. Tylko teraz tak, postawimy to. Co wtedy? Musi tam stać magazyn i wtedy ludzie będą jakoś to dostarczać do mojej wioski? Czy jak to ma działać? Bo teraz nie wiem, bo jak tam postawię kopalnię i postawię magazyn, to czy oni nie będą tam głodować wtedy? To w sumie takie dziwne trochę. Jak to będzie działać? Czy ja tu drugą wioskę muszę postawić, żeby to jakoś przenosili między wioskami? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ciekawe, czy jak teraz mamy żonę, czy możemy sobie flirtować dalej z inną. No bo nie oszukujmy się. W tamtych czasach jedna żona to nie tak dużo. Dobra, gdzie tu szukać kopalni? Bo kopalnia kamienia to ja wiem, gdzie jest, bo już byliśmy kiedyś. Czy zachowanie zwierząt coś się zmieniło? Jo, ja z haczką cały czas biegam. Dzidę. Czy jakieś nowe zwierzęta dali. Pocznołce można było przeczytać. Jak będzie chwila. Lisek. Pam, 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 pam. Ej, tam jest jakiś domek. Co tam jest? A, bo tam jest ta leśnica. To nie. Nie potrzebuję tam iść. O! To jest glina? Ano. Mamy glinę. Można tu postawić, żeby glinę kopali. Zobaczmy dalej, czy to wszędzie będzie glina? Wszystko jest w takim podobnym kolorze. Tu jest chyba jakaś kopalnia, albo mi się wydaje. Wygląda jak wejście, ale chyba nie. Jednak nie. No
Trzeba po tych górach trochę się nabiegać, żeby znaleźć takie kopalnie. To małe są te góry, tam wyżej to jakieś takie większe będą. Nie patrzeć. Nic nie ma. A tu patyków naraz rzucane. O kuźwa, wilk. Jest fokus. Co on taki szybki? Nic nie mam. Ty, bufnęli chyba wilki. One takie szybkie były? Jeszcze 10 minut, dobra? Będziemy grali. 10 minut. Trochę mnie dziabnęły te wilki. W ogóle jak mnie z daleka wyczaiły, nie? Już czuję, że zaraz się cofniemy, bo... Może zapiszę. Bo zginę po prostu. Zapisz go. Pisałem? Czyli uciec przed wilkami jest chyba niemożliwe. Wydaje. Tylko dźwięku też nie było. Wycia. Ty, żuber jest. To nie jeden. Wskoczył poziom. Ja się przeciążę. Pewno. Muszę się napić. Tak, na chwilę zmieniliśmy gierkę, bo... Bo zaraz idziemy na duchy. Ej, Suriusama dawno nie graliśmy. Może po duchach pogramy jeszcze z Kraminy Suriusama. Zapomniałem o nim. Tam jest trochę do przejścia. Mi się wydaje, że chyba z połowy już zrobiliśmy. Co, żadnej kopalni nie znalazłem, już połowę przyszedłem. Umarka w ogóle z docentem. Procentem. A co grają? Ciekawego. Żubry, ale nie chcę już. Starczy. Projekt Zomboid. O, to fajna gierka była. Też graliśmy z Kamilem w to kiedyś. No, trochę się nagrało w to. To było fajne. Trzeba było trochę się nakombinować, żeby gdzieś się osiąść. Ale fajnie się grało. Podobało mi się. Czemu tu jest ścieżka? Gdzie ona prowadzi? A, chyba dotąd. I tutaj mnie cofnie. No właśnie. Pozdrowić? A możesz pozdrowić. Oczywiście, będzie mi miło. Jakbyś mógł, tak. No, projekt Zomboid to jest dobra gierka. Ej. No i nigdzie nie znalazłem kopalni tutaj. Tylko tam kopalnię kamienia znaleźliśmy tam na dole.
jak to jest taki trochę dziwny też. Czasami słyszę, jakby ktoś za mną biegł. Dotarliśmy do tej wioski drugiej. Rolnicy. Mała ta wioska, ej. No chyba byłem tu już kiedyś. No dobra, czyli nie ma tutaj w tym paśmie chyba. A, tam jeszcze wyżej można zobaczyć, ale wątpię, żeby już tam było. Tutaj ewentualnie można. A zobaczmy w ogóle, co tutaj jest. Co to za ludzie. Tutaj siedzą. Z jakimś zadankiem. Bo jednak w tej grze chodzi o to, żeby chodzić i robić te zadanka wszystkie, ale... Come on. Nie wydaje mi się, żeby to był główny cel dla mnie. Bo jednak to budowanie bardziej mnie zainteresowało. O, glina znowu. Bardziej mnie zainteresowało, ale... Problem jest taki, że trzeba tutaj dużego gradingu, żeby... coś dalej wybudować. W ogóle mamy podstawy wszystkiego. A żeby następny wybudować, to trzeba... O kurde, od groma tego... mieć wbite punktów. Czekajcie, zjemy sobie nasze zupki. Czy mięso z sosem. Przyrządzone. Ta woda się tak błyszczy. Księżyca? Chciałbym się napić, idąc po wodzie. Ale nie zdążyłem. Dobra, tu jest jakiś domek. Może nową osadę i szukam ludzi. 70. Ale nie wiem, co mógłbym jej dać, żeby robiła, szczerze mówiąc. Chyba, że do zbierania bym ją dał na przykład. O Jezu, a ten śpi i nie mogę. Będę być, że przy takich ogniskach też mogę odpoczywać, a nie mogę. A to dziękujemy w takim razie za pozdrowienia od nich. Dobra. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby skończyć. Szczerze? To za dużo dzisiaj nie zrobiliśmy w tym Mediwilku.